Czym jest dla Pana kino? Pysznością, tajemnicą. Uwielbiam być w kinie, kiedy gaśnie światło. Kiedyś była kronika filmowa, teraz już tego nie ma. Kocham być w kinie, kocham. Co oznaczają słowa dobry film? To znaczy taki, że zapominasz, gdzie jesteś, ile tam czasu spędziłeś, jak to wszystko wygląda. Zapominasz o całym świecie i o tych skurwysynach, którzy za mną żrą te popcorny. No nienawidzę tego. To jest po prostu, wytnij to słowo popcorn, resztę zostaw. Na ile dla Pana ważna jest w filmie muzyka? Muzyka jest w ogóle podstawą, bo jest parę filmów, jak Absolwent, gdzie po prostu cała ścieżka filmowa, no pamiętasz ją i śpiewasz ją i po prostu z tym się wszystko kojarzy. Muzyka jest absolutnie częścią kina, a momentami wręcz nawet czymś najważniejszym. Ulubiony film z dzieciństwa? Skarb! Polski film! Jak łapę włożył, a ktoś go tam pociągnął. Ja pierdzielę, co to był za film? Jak ja się tym filmem przejmowałem, a na Krzyżaku poszedłem, byłem za mały. I mój brat powiedział, kurwa, nie wejdziesz. Ja mówię, Andrzej, weź mnie ze sobą. To było chyba od 10 lat. Ja miałem 8 lat. I wpuściła mnie kobita, brat mnie pociągnął. Jezu, jak ja ten film przeżywałem. To był po prostu jeden z najpiękniejszych filmów. Krzyżacy, Skarb, to były filmy i Gangsterzy i Filantropi. Nikt już nie kręci takich filmów, proszę cię. A przed lekturą książki? Czy słucham? Przed jeszcze, nie? Nie czytał pan wcześniej Krzyżaków, zanim... Krzyżaków? Nigdy nie przeczytałem i nie przeczytam. Kurwa, nuda taka, że daj spokój. Film, na którym pan płakał? Film, na którym płakałem? Jezus kochany, proszę cię. Poczekaj, był jakiś. Słucham? Najgłośniejszy film polski. Ej, najgłośniejszy film polski. Sami żeśmy go nakręcili. I w kinie to także w Poznaniu był tu puszczany. W wielkich kinach, multikinach. I tak się wzruszyłem, jak zobaczyłem ludzi, którzy tańczą, bo to było zapis Woodstock. I na wielkim ekranie, ty nie masz pojęcia, jakie to jest, bo to jest nasze dzieło. Jakie to była satysfakcja, no naprawdę mnie łzy poleciały, jak to zobaczyłem. Ale też były jakieś filmy wzruszające. Ale ja jestem, wiesz, mężczyzna. To jakiś bohater filmowy, z którym pan się utożsamia? Ja? Absolutnie, jak rozpętałem II wojnę światową. Absolutnie jestem dolasem, wszystko odkręcę, wszystko zrobię. Po prostu w każdej sytuacji, tak jak dolas, bym się tylko napił i pokojowo do domu wrócił. To po prostu dolas jest absolutnym moim absolutnym bohaterem. Nie ma dwóch zdań. Jest jakiś film, który się panu podoba, ale jednak się pan tego wstydzi? To jest film, który nie powinien się podobać? Czyli mówimy o jakimś takim obciachu filmowym. Mhm. Powiem ci szczerze, że chyba nie ma czegoś takiego. To jest... Odwrócę pytanie. Ludzie mówią, nie oglądam seriali, nie oglądam to, nie oglądam siamto, a znają wszystkie szczegóły i wiedzą, o co biega, tak samo jak z piosenką, z muzyką disco polo. Wszyscy tra la la la, bum bum, ale kurwa siara. Słowo. Nie znam, nigdy nie obejrzałem filmu, który byłby obciachem i którym bym się potem wstydził, że w ogóle go obejrzałem, że mi się podobał. Nie ma takiego. Jak byłem mały, fan tulipan, ja inaczej. Patrzę na filmy sprzed wielu lat i widzę, jak one są złe. No ale ja wtedy byłem też dzieciakiem, więc po prostu dla mnie to, wiesz, konotuję jako takie dobrze wtedy zrobione. Trafiały na mój grunt. Jeśli powstałaby pana filmowa biografia, to kto powinien pana zagrać? Mnie? Murzyn. Tak by było, no. Nieprawda. Któryś konkretny, czy... Słucham? Konkretny któryś, czy... A rozpoznasz? Nie chcę być, broń Boże, źle zrozumiany. Ale... No ale to... wszyscy są... Nie. Taki, wiesz, mięśniak. Sylwester Stallone. No to Białas, nie, no, ale autentycznie mówię, Murzyn, mięśniak. Dobra. Murzyn, mięśniak, może być schodząca gwiazda. A kto powinien wyreżyserować ten film? Kto powinien wyreżyserować? No nie żyje mógł, no niestety. A to powinien zrobić taki gość jak mógł. Czy Jurek Owsiak nie jest też trochę aktorem? Czy nie musi? Pewnie, że jest, no jak myślisz, no. I na ile właśnie trzeba ale tą... Ale oczywiście popisowa taka, że szkoda mówić, no. No jest, no. Przed tymi wariatami już nie, bo już oni już mnie znają. Już wiedzą, co jest grane. Ale zobacz, też potrafią, o, ręce złożyć dobra. Ale generalnie tak, no bo całe życie jest takim. Jeżeli nie jesteś aktorem, kurwa, po co żyć? Wstać rano, odpękać swoje. To jest wszystko, wiesz, wszystko jest coś po coś.